Hanna Niewiadomska, Szop Pracz. Szop urządził w piątek pranie, które zaczął namaczaniem. Wsypał proszku do miseczki, zaniósł miskę aż do rzeczki. A w sobotę, tuż nad ranem, zaczął wielkie szorowanie. Bardzo mocno tarł skarpety, stare palto, dwa berety, kurtkę, szalik, rękawiczki, żółty sweter i trzewiczki. Prał poduszki i dywany. Cały dom był już uprany. Ale Szop od nowa pierze, bo dla niego jest nieświeże. Znowu pierze swe skarpety, stare palto, dwa berety, kurtkę, szalik, rękawiczki, żółty sweter i trzewiczki. Po tygodniu szorowania wszystko dziury ma od prania. Siedzi pracz i medytuje. Ja majątek swój zmarnuję. Muszę pralnię tu otworzyć, aby mieć w co ręce włożyć. Takie czuję powołanie, żeby ciągle robić pranie. Szop ma czystość w charakterze. Czego dotknie, zaraz pierze. To, co wpadnie w jego łapy, zanim trafi na dno szafy, pięknie musi być uprane. Potem zaś uprasowane. Hej Lisku, czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.